Cześć ekipa. W tym materiale omówię zdjęcie Magdy, które zrealizowałem przy użyciu tylko jednego źródła światła. To zdjęcie jest idealnym dowodem na to, że nie potrzebujemy tony sprzętu, by wykonać wysokiej jakości portret. Mało tego, nie potrzebujemy nawet profesjonalnego studia fotograficznego. Jeśli masz możliwość odejścia, bez problemu takie zdjęcie można wykonać nawet w mieszkaniu. Zamysłem tej sesji było pokazać Magdę w kobiecy, elegancki i zarazem bardzo naturalny sposób. Wizualnie zależało nam na stworzeniu zdjęcia, które przypominać będzie okładkę amerykańskich magazynów modowych. Przykładem mojej inspiracji może być ta okładka magazynu L. Ekspresja, charakterystyczne światło, mocne kontrasty czerni i bieli. Taki efekt chcieliśmy osiągnąć. Oprócz stylizacji i setupu ogromną rolę odegrał również odpowiedni widzaż. Magda jest profesjonalną makijażystką, dlatego sama wykonała sobie make-up, a o fryzurę zadbała rewelacyjna stylistka włosów Asia Dęgowska. Do wykonania zdjęcia użyłem aparatu Nikon D750 z podpiętym obiektywem Sigma 50mm ze światłem 1,4. Aparat ustawiłem na 1,2 sekundy czasu naświetlania i 100, a przysłonę F10. Przed sesją, analizując okładki magazynów, zauważyłem, że zdjęcia, którymi się inspirowałem, wykonane są na jasno-szarym tle. Ja takiego tła nie mam, dlatego zdecydowałem się użyć biały karton. Rolkę takiego kartonu w rozmiarze 1,35 m na 10 m możesz kupić już za mniej niż 100 zł. Następnie poprosiłem Magdę, by usiadła na krześle w odległości około 2 m od tła. Dzięki temu odsunięciu światło nie docierało bezpośrednio na karton i powstała naturalna szarość. Do oświetlenia zdjęcia użyłem lampy studyjnej Quadralite Pulse X600. Rodzaj użytej lampy nie jest tu jednak najważniejszy. W zupełności wystarczy ci lampa reporterska lub nawet światło z okna. W tym przypadku do lampy zamontowałem białego beauty disha o średnicy 70 cm z nałożonym dyfuzorem. Zamiast niego można użyć dowolnego modyfikatora, który daje miękkie światło. Ustawiłem lampę wysoko pod kątem 45 stopni, idealnie na wprost Magdy. Takie ustawienie wykreowało miękkie, ale bardzo kierunkowe oświetlenie. Często stosowanym zabiegiem jest podłożenie białej lub srebrnej blendy od dołu, by rozjaśnić cienie. Zdecydowałem, że do tego zdjęcia nie będę tego robił. Dzięki zachowanym cieniom zdjęcie nabrało naturalnego kontrastu i charakteru. Małym problemem, z jakim musiałem się zmierzyć, to ceglana ściana po mojej lewej. Czerwień cegieł odbijała się na ciele magdy, tworząc niechciany czerwony zafarb. By temu zaradzić, po obu stronach modelki postawiłem dwie czarne blendy w rozmiarach 180 na 120 cm. Dzięki temu zabiegowi nie tylko zniwelowałem czerwone zafarby, ale dodałem większego kontrastu całej sylwetce. Czarna blenda, Wifla lub jakakolwiek inna czarna płyta, którą postawimy blisko modelki, spowoduje odbicia czerni na krawędziach ciała. Dzięki nim powstaje dodatkowy kontrast i zdjęcie nabiera takiej trójwymiarowości. Na tym skończyło się ustawienie setapu, pozostało zrobić zdjęcia. Dobra atmosfera, humor, zaangażowanie, ale przede wszystkim naturalne piękno magdy pozwoliły idealnie odwzorować nasze magazynowe inspiracje. Jeśli chcesz, daj znać w komentarzu, czy zdjęcie Twoim zdaniem faktycznie nadaje się na okładkę magazynu. To tyle w tym filmie. Jeśli materiał Ci się podobał i chcesz więcej tego typu analiz, zostaw łapkę w górę. Jeśli jest zdjęcie, które chcesz, bym przeanalizował, daj znać w komentarzu lub napisz mi wiadomość prywatną. Dzięki i cześć.